tak? I to było najbardziej do zaobserwowania w 2008 roku, kiedy zaczął się ten kryzys finansowy, kiedy banki kontrolowane przez kapitał zagraniczny praktycznie na kilka miesięcy zatrzymały całkowicie akcję kredytową w Polsce. Pomimo, że i to działały ze względu na panikę, która panowała u nich w kraju, a nie na sytuację na rynku polskim. Działały tak w świetle tego, jaki był interes ich akcjonariuszy. Jeżeli chcemy nawiązać równorzędną powiedzmy, to nazwijmy to walkę gospodarczą z innymi grupami interesów, no to musimy dążyć do tego, żeby trochę odbić, trochę odpracować, powrócić do lepszych proporcji. I w przeciwnym wypadku te prawa własności, te decyzje nadal będą podejmowane poza granicami naszego kraju, zasadnicze decyzje i nadal będzie w tym łańcuchu tworzenia wartości przypadnie nam jedynie ta ostatnia, czy ta rola tego ostatniego elementa łańcuchu. Dlaczego to jest także bardzo ważne ze względów na całość polityki gospodarczej kraju? I to jest drugi element, czy drugie pole, co do którego w najbliższym czasie, w najbliższym roku chcemy przedstawić nasze propozycje programowe. Ze względu na rolę nowocześnie rozumianego przemysłu w gospodarce, na wysiłek, którym jest przedstawienie polityki reindustrializacji czy uprzemysłowienia, oczywiście w nowych realiach, w warunkach nowych technologii. Jeżeli widzimy, jak zachowują się grupy przemysłowo-finansowe, duże europejskie, ale także azjatyckie, to zawsze widzimy taką organiczną więź, taką symbiotyczną więź pomiędzy finansowaniem i pomiędzy bankami a przemysłem. Tego, że banki francuskie w Polsce, czy banki niemieckie w Polsce, no z reguły podstawiają atrakcyjne linie kredytowe dla swoich firm z Niemiec czy Francji, promując ich eksport. Zawierają, chociażby w Polsce to nastąpiło, bardzo daleko idąca sprzedaż wszystkich tych sektorów właśnie cementownego, przetwórstwa żywności, etc., etc. No i dzisiaj te firmy korzystają z daleko idącej współpracy i wspomożenia na tym rynku przez kontrolowane przez ten francuski czy niemiecki kapitał banki. Z naszych rozmów i z kontaktów z polskimi przedsiębiorcami, tymi, którzy już przekroczyli pewien próg rozwoju własnego interesu, wynika, że warunkiem koniecznym po to, ażeby oni rozepchnęli się trochę w regionie Europy Środkowej, po to, żeby wyszli poza te granice, jest posiadanie silnego sektora bankowego, ale także takiego, który posiada reprezentacje, oddziały w Kazachstanie, w Rumunii, na Ukrainie i tak dalej, po to, żeby tam korzystać ze współpracy i z łatwego kredytu obrotowego, z kredytu inwestycyjnego. Czyli wspomożenie przemysłu jako elementu tworzącego współczesną gospodarkę. I teraz jeszcze kilka słów o tej dziedzinie, jaką jest nowoczesny przemysł. Obserwując traktowanie tego sektora przez 20 lat prawie, ale także przez to, co się przyspieszyło w ostatnich kilku latach, dochodzimy do wniosku, że w Polsce zaczęto myśleć o przemyśle jako czymś,
co jest schyłkową częścią gospodarki. Zachłyśnięto się tą wizją gospodarki, która jest jedynie oparta o nowoczesne usługi, w tym właśnie te usługi finansowe. I zaniedbano tworzenie sensownej polityki przemysłowej. No to nie mówię już, że to się przejawia jedynie w takich banalnych decyzjach jak zamknięcie sektora stoczniowego, który funkcjonował oczywiście z problemami, to trzeba sobie powiedzieć. Sektor stoczniowy w Polsce tworzący wiele tysięcy miejsc pracy funkcjonował, aczkolwiek miał swoje problemy. To dotyczy także sytuacji, w której zachłyśnięcie się rolą usług i usług finansowych w szczególności powoduje, że w taki, a nie inny sposób kształtowane są przepisy podatkowe, dokonywane są wydatki na badania i rozwój, że w taki, a nie inny sposób prowadzi się politykę edukacyjną w postaci minimalizowania czy zamykania wykształcenia technicznego, szkół zawodowych, techników i wykształcenia politechnicznego itd., itd. I w rezultacie dochodzi do skurczenia tej polskiej bazy przemysłowej. Każde duże miasto niestety zna taką historię zakładów, które kiedyś funkcjonowały z sukcesem, a które nie poradziły sobie w tej nowej rzeczywistości, często ze względu na błędy rządu, często ze względu na to, ja to nazywam nie na niewidzialną rękę rynku, czyli jakieś obiektywne czy pseudoobiektywne procesy gospodarcze, nie ze względu na niewidzialną rękę rynku, ale ze względu na widzialną nogę rządu. Widzialną nogę rządu, która kopała taką firmę przetwórstwa czy tekstylny, duża część przemysłu maszynowego na Śląsku, duża część, oczywiście no niektóre firmy sobie poradziły po tej prywatyzacji, tak, przemysłu środków transportu, które często wprowadzone do grup międzynarodowych w jakiś sposób sobie radzą, ale część z nich została po prostu zamknięta, zlikwidowana. Przemysł w tkanin wełnianych, legendarne wełny bielskie, znane na całą Europę, w początek lat 90. zamknięte całkowicie, tak? Teraz, zważywszy na te doświadczenia, my musimy zbudować i przedstawić, zakładam, przyszłemu, któremuś z przyszłych rządów, program, który by zdążał do rozsądnej, właśnie powtarzam to, nowoczesnej reindustrializacji Polski. No bo oczywiście te sektory, które, czy technologie, które kiedyś były stosowane, no one już nie wrócą, tak? No nie wrócimy do pewnych sytuacji z lat 70. Nie będzie już takiej sytuacji, że jest stworzony jakiś polska odmiana, czy Polska nie wchodzi się po raz drugi raz, mówiąc uproszczeniu, do tej samej wody, tak? Nie będzie sytuacji, w której będą fabryki państwowe samochodów tworzące Polonezy 2. Nie o to chodzi, nie. Chodzi o to, żeby te zasoby, które posiadamy, bardzo przyzwoite polskie zasoby, ale także pieniądze chociażby związane ze środkami unijnymi przeznaczonymi na badania naukowe i rozwój, były tak wykorzystane, ażeby w Polsce powstawały nowe technologie i w Polsce powstawał nowoczesny przemysł. Także po to oczywiście, żeby nie nastąpiło to zjawisko, o którym tu było mówione, czyli ta przymusowa emigracja w poszukiwaniu atrakcyjnej, bo to chodzi nie tylko o atrakcyjną płacę na sam początek, na początku startu drogi życiowej młodych ludzi, ale także pewien horyzont rozwoju, horyzont kariery. Tak? To przekonanie, że
otwarte są możliwości rozwoju i że warto pozostać w Polsce, bo struktury gospodarcze nie są zamknięte, bo struktury jest awans otwarty dla ludzi, którzy autentycznie chcą pracować i chcą się poświęcić i mają pomysły. I to nie powstanie w momencie, kiedy nie będą właśnie duże polskie firmy przemysłowe, silna kultura własności i centra decyzyjne, laboratoria, centra badawcze zlokalizowane właśnie w Polsce, właśnie w kraju. Bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli miejsce jedynie takie, że te technologie będą powstawały być może gdzieś pod Bristolem, być może gdzieś pod Hanowerem, a jeżeli będziemy szczęśliwi, to też jeszcze też, jeżeli będziemy mieli szczęście, przepraszam, nie jeżeli będziemy mieli szczęśliwi, jeżeli będziemy mieli szczęście, to wówczas w Polsce przypadnie ta rola manufaktury, czy rola zakładu montażowego na samym końcu łańcucha. Jeżeli nie będzie tego szczęścia, to tak jak widać na przykładzie Tychów, właściciel zagraniczny zdecyduje o zamknięciu najlepszej swojej fabryki w Europie, najbardziej wydajnej, ze względu na to, że jego interes jest organicznie związany z Republiką Włoską, z tamtym państwem, z tamtym systemem, to trzeba jasno to powiedzieć, z tamtym systemem politycznym i on ze względu na tą więź z Włochami, patrząc na mapę Europy, brutalnie zdecyduje, że wycina zakłady w Polsce. I to jest o tyle zadanie trudne, stworzenie takiej doktryny i przeprowadzenie tego przez rządy, że te procesy globalizacyjne i liberalizacyjne ostatnich kilkunastu lat spowodowały, że wielu z narzędzi, wielu z instrumentów się wyzbyto. Rządy pozbawiły się tych możliwości. Jeszcze oczywiście ekonomiści się i specjaliści od zarządzania dyskutowali o tym, czy one są skuteczne, tak? Czy pewne instrumenty typu ochrona rodzimego przemysłu poprzez kontyngenty, politykę celną, zamówienia rządowe i tak dalej, jest skuteczna. No ale nawet jeżeli można pokazać różne przykłady skuteczności lub nie, no to teraz ze względu na otwarcie bardzo wielu z tych możliwości się po prostu pozbyto. I stąd też to wyzwanie jest tym bardziej trudne. Natomiast no, i to jest związane z tym pierwszym elementem poczucia odpowiedzialności i udźwignięcia ciężaru własnego kraju. Jeżeli patrzymy na ostatnie działania rządu francuskiego po tych wyborach prezydenckich, kiedy socjaliści doszli do władzy, w nowym rządzie francuskim jest minister do spraw reindustrializacji. To na razie dopiero działa pół roku. Zobaczymy, jakie będą jego rezultaty, tak? Ale widać ewidentnie ewidentną zmianę myślenia polegającą na tym, że inne kraje uznają, iż niestety albo stety, kapitał ma narodowość, własność ma narodowość i jest bardzo ważne, ażeby maksymalna duża ilość firm przemysłowych, usługowych, także finansowych, była w rękach rodzimego kapitału, czy to publicznego, państwowego, czy to prywatnego. Tak zachowują się Włosi, tak zachowują się Francuzi, tak zachowują się Niemcy. Natomiast w Polsce cały czas bardzo popularne było fałszywe przekonanie o tym, że ten kapitał jest całkowicie neutralny, całkowicie przezroczysty, że on nie ma swoich lojalności, że nie ma przekonań, że nikt za tym ostatecznie nie stoi. Stworzenie silnej kultury właścicielskiej jest także dosyć trudne, bo jeżeli obserwujemy zachowanie części polskich przedsiębiorców, to niestety jest taka tendencja do
tego, ażeby tuż po osiągnięciu pewnego progu rozwoju firmy maksymalnie korzystnie ją sprzedać. Także to dotyczy biznesu prywatnego. No na przykład duża historia sukcesu, to trzeba uznać, firma, jeden z liderów rynku przypraw, firma się nazywa Kamis. No, przez kilkanaście lat rozwijali interes, my wszyscy przyzwykaliśmy, jest duża polska firma, sensownie i tak dalej, no ale w pewnym momencie ci ludzie uznają, że im się już po prostu nie chce. I wracamy znowu do tego pierwszego punktu, od którego zacząłem. My musimy dojrzeć do tego, że jesteśmy właścicielami naszego kraju, naszego państwa i nikt z nas tego ciężaru nie zdejmie. Zarówno jeżeli chodzi o poziom polityki, tych spraw najistotniejszych, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, jak i polityki gospodarczej. Jeżeli do tego nie dojrzą polscy obywatele, nasi współobywatele, miliony ludzi, jeżeli nie dojrzą do tego później przedsiębiorcy, administracja, urzędnicy i na samym szczycie politycy, no to niestety zawsze będziemy jedynie na takim poziomie kraju nie w pełni autonomicznego, nie w pełni stojącego na własnych nogach, nie mówiącego własnym głosem, lekko niepewnego siebie i niezdolnego do prowadzenia takiej poważnej polityki. Ja nie mówię oczywiście tutaj o krokach, które by polegały na nacjonalizacjach czy na wyrzucaniu obcych inwestorów. Nie, my musimy dopuszczać do tych sektorów, na których nam zależy tego typu firmy, ale jednocześnie tworzyć maksymalnie dobre warunki dla krajowego przemysłu. Bez jakichś uprzedzeń wobec także kapitału państwowego, czyli zachowania obecności Skarbu Państwa tych firmach, które on nadal posiada, a cały czas, czy przez ostatnie lata były podejmowane kroki, ażeby wycofać się całkowicie, żeby sprzedać gro tego przemysłu, który jeszcze jest w rękach polskich, czy to chemia, czy to chciano sprzedać elektroenergetykę w przypadku poznańskiej Enei i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, jeżeli byłoby jako to tytuł wprowadzenia przedstawienie mojej instytucji, Instytutu Sobieskiego i z tego, z czym się chcemy zmierzyć w najbliższym roku, to wydaje mi się, że takie wystąpienie mogłoby już się zakończyć. Nie wiem, czy jest przewidziany jeszcze czas na jakąś dyskusję, czy na jakieś... Tak, pytania. Tak, oczywiście.